Cześć, dzisiaj dwa telefony z lewej Samsung Galaxy S8, z prawej Xperia XZ1. XZ1 to nowość, Galaxy S8 już od jakiegoś czasu jest w sklepach, można go kupić, na pewno jest piękny. No i sprawdźmy, który z nich lepiej działa, który z nich robi jakie zdjęcia, jakie kręci filmy, a na początek może AnTuTu Benchmark. Zobaczmy, jak nagrywają te telefony i jak zbierają dźwięk przy okazji. Ciekawy jestem, jak mnie słychać. W tym momencie nagrywamy z rozdzielczością Full HD. W Sony to jest 60 klatek na sekundę, w Samsungu nie wiem, ponieważ mamy do wyboru tylko rozdzielczość Full HD. No więc taką rozdzielczość wybrałem. Zobaczymy, jak będzie mnie słychać. I zobaczmy też, jak redukowane są drgania podczas nagrania. Zobaczmy, jak nagrywają te telefony i jak zbierają dźwięk przy okazji. Ciekawy jestem, jak mnie słychać. W tym momencie nagrywamy z rozdzielczością Full HD. W Sony to jest 60 klatek na sekundę, w Samsungu nie wiem, ponieważ mamy do wyboru tylko rozdzielczość Full HD. No więc taką rozdzielczość wybrałem. Zobaczymy, jak będzie mnie słychać. I zobaczmy też, jak redukowane są drgania podczas nagrania. A teraz nagrywamy filmy w rozdzielczości QHD. W Samsungu jest możliwość włączenia optycznej, a w zasadzie nie wiem, czy optycznej, to jest po prostu napisane stabilizacja obrazu. W związku z czym ja tą stabilizację obrazu włączyłem. W Sony takiej stabilizacji w rozdzielczości 4K nie ma. No i zobaczmy, jak to wszystko nagrywa. Czy obraz jest płynny, czy może sztucznie przetworzony. Ok, a teraz nagrywamy filmy w rozdzielczości QHD. W Samsungu jest możliwość włączenia optycznej, a w zasadzie nie wiem, czy optycznej, to jest po prostu napisane stabilizacja obrazu. W związku z czym ja tą stabilizację obrazu włączyłem. W Sony takiej stabilizacji w rozdzielczości 4K nie ma. No i zobaczmy, jak to wszystko nagrywa. Czy obraz jest płynny,
czy może sztucznie przetworzony.